cisza może sprawiać ból, a słowo ranić duszę niczym nóż. Zamknięte są od środka nasze drzwi. Zatrute słońce, zatruta, zatruta wokół ziemia, klęka moja wiara, umiera duch. Zatrute słowa, zatrute myśli, plany i pragnienia, życie znowu cicho pęka na pół. Ładnych lat temu, już tu raz.
Powiem z żalem, że był to jeden chyba w ogóle albo najgorszy koncert tego zespołu, albo jeden z najgorszych na pewno, ten stary. No, teraz zdecydowanie się zrehabilitowaliśmy, jesteśmy na maksa zadowoleni z tego koncertu, naprawdę. Żadnych pytań, zastrzeżeń nie ma nikt do nikogo, no poza mną, tam się walnęłam w tekstach ze 3 razy i to tak mocno, ale pokazałam tak ludziom, chyba ci, co znają teksty, tylko poznali, nie? Na nas ludzie widziałam, że może nie tyle się bawili, bo nie graliśmy akurat takiego seta do zabawy, tylko to było to, co nam chodziło. Oni stali, słuchali, tak troszkę może zaczarowani niektórzy, no i wiesz. Humor mam wyjątkowo dobry, z tego względu, że pierwszy raz mogłam się zaprezentować na scenie po tym, jak schudłam. Bo wściekłam się pewnego razu, byłam w telewizji, nie? Z taką panią, byłą minister, Anna Kalata się nazywa. I ona schudła 32 kilo. No normalnie tam byłam, z nią rozmawiałam. Jak ją zobaczyłam na starych zdjęciach, na nowych, na drugi dzień od razu zadzwoniłam do pani po dietę Cambridge, przyjechała i 8 kilo. No to jest drastyczna, niskokaloryczna dieta, której nie polecam nikomu, bo to jest bardzo drastyczna dieta, natomiast zdrowa. No tak, a teraz generalnie przechodzę na dietę tak zwaną żywienie w ogóle według zasad Montignaca. I bo teraz jestem w najgorszym stanie, bo po 4 tygodniach takiej ostrej diety to wiesz, pod sałaty mogę utyć jak świnia, ale no walczę. No i zwariowałam już do reszty, ze szczęścia, że tak schudłam i jeszcze się tym gorsetem dociągnęłam. A to nie robi dobrze wokalistom. Ja na przykład jestem ciężko zakorbiona w temacie ekologicznym. Znaczy nie w tą stronę, że się przykuwam do drzew tam gdzieś tam, bo to od tego jestem daleka, no i mam lęk wysokości, nawet na drzewie, ale od lat, i to od bardzo wielu lat, nim się stało modne, sortuję śmiecie na plastiki, papiery, puszki, szkła. Uważam, żeby zużywać jak najmniej wody, no po prostu w ten sposób, jak najmniej śmieci generować, no te tam torebki, reklamówki, no w ogóle jazda jest pełna ze mną. I nauczyłam domowników moich u mnie, no i tyle co mogę ten swój taki malutki wkładzik w to dać, jakąś tam edukację wśród ludzi prowadzę, znajomych. Niektórzy się ze mnie śmieją, że śmieciozbiór jestem, ale ja się nie poddaję i powiem, że parę osób co najmniej już zaraziłam takim dbaniem o środowisko. Jestem hodowcą zwierząt, bo ja skończyłam zootechnikę studia. Kocham zwierzęta, kocham przyrodę, no wiesz, no dzień lasu popieram jak najbardziej. Natomiast lasu bez kleszczy. Dostałam ostatnio kota i boję się przejść pod każdym drzewem, bo już widzę stada kleszczy na mnie spadające. No tak coś mi się przestawiło w głowie. Ja uroki miasta i festiwalu będę poznawała jutro, bo dzisiaj jestem tu służbowo i tu nie ma to, tamto nie poznawałam, tylko poszliśmy do smażalni raz. Ale jutro będziemy poznawali, tu mamy znajomych, takich, którzy są w charakterze widzów na festiwalu, mówili, że jest znakomicie. Jak najbardziej ja bym chciała przyjechać tutaj czy gdzieś w okolice na po prostu na urlop, bo mój ukochany rodzaj spędzania urlopu wolnego czasu to są właśnie jeziora mazurskie. Łódeczka, jeziorko, malinki, jagódki, grzybiki w lesie. No cudownie, naprawdę. I to nie to, że na wasze potrzeby tak wymyślam, tylko tak po prostu jest. Drodzy fani dobrej muzyki, musicie przyjechać za rok do Węgorzewa, za 2 lata i w ogóle generalnie co roku tu przyjeżdżać, bo jest tak pięknie, tak w ogóle iście, że no, stracić taką okazję to jest bez sensu. Mogę chcieć to być jak pies. Jeszcze nigdy tak odległy nie był dla mnie Bóg. Jeszcze nigdy tak ogromnie nie zabrakło się by wyrazić jaki ból, by opisać jaki podły czuję wstyd. Mam jeden cel, gdy przyjdzie dzień,
Stolica rośnie w mieście zwanym Babilono. Liczne wojska oblegały jej naftowy prąd. Matko rybców czeka rząd, polityków czeka wstyd i strach i skonona. Moi koledzy siedzą w Anglii albo w USA. Ta przywabił ich bez trudu zarabiany szmal. Ziemia oczów macie moc, która im po nocach nie da słodko spać. Yeah! Mam jeden cel, gdy przyjdzie dzień, my zwolę kwiat! W tysiącu atomowych do końca zachowałem twarz. Nad głową rozpoznacie twarz.